od jutra zrobi się naprawdę ciepło, bo temperatury będą wysokie, wręcz letnie, nawet do 27-28 stopni, ale niestety nie tylko jutro, ale w kolejnych dniach musimy się liczyć z tym, że przy takiej upalnej, parnej pogodzie, gdy nad północną Polskę napłynie chłodniejsze, bardziej wilgotne powietrze, to oczywiście pojawią się popołudniowe, gwałtowne burze, to czego latem bardzo nie lubimy. Może być niebezpiecznie, na pewno powieje silny wiatr, może miejscami spaść nawet grad, także uważajmy na popołudniowe burze, one będą naprawdę gwałtowne. Weekend zapowiada się bardzo ciepło, wręcz upalnie. Miejscami na południu Polski nawet zobaczymy na termometrach 31 stopni, a odczujemy w słońcu pewnie znacznie wyższą temperaturę. No ale też w weekend czekają nas burze. Po weekendzie ma być nieco chłodniej, ale z tymi prognozami jeszcze się wstrzymajmy.